Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień z życia pośrednika w Olanii. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak kupować mieszkanie pod kątem inwestycji w wynajem mieszkania. Różni się to bardzo od normalnego, zwykłego kupowania dla siebie, dlatego że takie mieszkania pod wynajmy muszą spełnić określone warunki. I powiem Wam uczciwie, że z jednej strony wydaje się to proste, no co tam, no kupię po prostu fajne jakieś mieszkanie i już idę pod wynajem, ale nie, nie do końca, przynajmniej nie w Alanii. Wygląda to w ten sposób, że mieszkania po pierwsze muszą znajdować się albo blisko do plaży, tak żeby to było maksymalnie 10-15 minut spacerem do plaży. Albo muszą znajdować się w super osiedlach, które okej, będą już powiedzmy kilometr, półtorej kilometra, czy nawet dwa od plaży, ale będą miały bardzo bogate zaplecze rekreacyjne. Znowu przyjeżdżamy przez mój lasek, ale słuchajcie, dzisiaj już ostatni raz, bo jutro wracamy do miasta, kwarantanna dla nas zakończona. Dzieciaki już od przedwczoraj wieczora mogą wychodzić na ulicę normalnie, więc my wracamy też do powiedzmy normalnego życia. Więc, jeżeli taka nieruchomość, to jak zwykle dygresja, nie? Jeżeli taka nieruchomość znajduje się blisko do plaży, tudzież powiem w ten sposób, czym bliżej do plaży, to ta nieruchomość, nawet jeśli będzie miała troszeczkę niższy standard, to w dalszym ciągu się wynajmuje, dlatego właśnie, że na jej plus działa lokalizacja. Natomiast czym dalej od plaży, to musimy przyznać, że ta nieruchomość już musi prezentować fajny standard, żeby skusić klienta i coś mu tam zaoferować ciekawszego. Jeżeli to są wille, to oczywiście w Alanii wille są położone generalnie w górach, generalnie z 2,5, 3,5, 4,5 km od plaży. No ale umówmy się, wtedy willa ma piękny, panoramiczny widok na morze, na góry i generalnie to, że jest dalej, to jest w sumie atutem, a nie jakimś problemem w tym przypadku. Jeżeli chodzi o willę pod wynajem, to też się trochę dzieli, bo są osiedla willowe, takie osiedla, gdzie powiedzmy każda willa ma swój mały basenik, a oprócz tego jest jeszcze w częściach wspólnych jeden duży basen dla wszystkich mieszkańców. Są wille wolnostojące, ogrodzone z swoimi basenami, są wille, może nie wille, są domy bez basenów, aczkolwiek to się rzadziej zdarza. Raczej w tym momencie już większość budynków wolnostojących ma swoje baseny, albo kryte, albo otwarte, z czego częściej otwarte baseny. I teraz tak, jeżeli chodzi o taką nieruchomość, to ja powiem Wam z doświadczenia, że najlepiej wynajmują nam się mieszkania trzypokojowe, czyli tak zwane tureckie 2 plus 1, dwie sypialnie plus jeden salon, najczęściej salon otwarty na kuchnię. Osobne kuchnie zdarzają się już coraz rzadziej, one są albo w budynkach budowanych typowo pod Turków, bo jednak Turczynki, ja zresztą też chyba w tej kwestii jestem sturczona, wolą osobne kuchnie, a nie otwarte na salon. I to jest taki najbardziej popularny, najbardziej poszukiwane na rynku mieszkanie. I teraz tak, ja oczywiście każdy, kto inwestuje, zaczyna od cyferek, czyli jak pamiętacie, nie od mojej jakiejś mocnej strony, no ale gdzieś tam pewien zakres tych cyferek mi się udało opanować. Słuchajcie, mieszkania dwupokojowe, czyli tureckie 1 plus 1, sypialnia z salonem i aneksem kuchennym, wynajmuje się najczęściej, jeżeli chodzi o wynajmy krótkoterminowe, za 35 do 45 euro za dobę. W przypadku takich wynajmów od tygodnia do dwóch, czym dłuższy wynajem, te ceny ciut są niższe. Wow, ale wjechałam w kałużę. Skąd ta kałuża w ogóle się tu wzięła? Nie padało już dawno. A potem tak, mieszkania trzypokojowe, czyli tak jak mówiłam, 2 plus 1 tureckie, wynajmują się mniej więcej od 45 do 55 euro za dobę. Mieszkania czteropokojowe, czyli 3 plus 1, mniej więcej o 10 euro więcej. Mieszkania pięciopokojowe, czyli nasze 4 plus 1, ja wynajmuję za 70 euro za dobę. Mówimy tutaj o takim normalnym standardzie, nie jakiś very, very lux, słuchajcie, nie 5 gwiazdek, tylko normalny, fajny standard. Jeżeli chcecie już takie luksusowe mieszkania, to tam trzeba będzie zapłacić za mieszkanie trzypokojowe, w którym można zakwaterować do 6 osób, 70 euro za dobę.
A mieszkania zero przy plaży, czyli centralnie z panoramicznym, otwartym widokiem na plażę, będą kosztowały około 100 euro za dobę w przypadku mieszkania czteropokojowego. Mówię teraz o mieszkaniach, które mam w ofercie, tak? Bo oczywiście na rynku jest olbrzymia ilość mieszkań. Na co Wy zwracajcie uwagę? Od 2016 roku wynajmy krótkoterminowe już są obostrzone pewnymi ograniczeniami, przepisami, podatkami. Kiedyś wynajmy krótkoterminowe w ogóle nie były opodatkowane. Więc w tym momencie, jeżeli korzystacie z oferty z Bookinga czy z Airbnb, w dalszym ciągu jeszcze znajdziecie tam takie oferty mieszane. To znaczy Booking bardzo pilnuje teraz, żeby oferty wystawiane tam to były oferty jakby zarejestrowane, czyli albo właściciel musi zadeklarować, że jest właścicielem, co oznacza, że to on będzie ścigany za podatek z tytułu tego wynajmu, albo taki zarządca, czyli na przykład osoba taka jak ja, która zarządza tymi mieszkaniami, musi zadeklarować, musi podać swój numer podatkowy i wtedy to ja odprowadzam podatki. To już jest troszeczkę inna historia. Myślę, że na następny filmik od tej strony właśnie takiej od rachunków, od podatków podejdziemy do tematu następnym razem, może jutro, zobaczymy jak się to poukłada. Co jeszcze z wynajmami jest ważne? Klienci płacą depozyty, więc z jednej strony jesteście zabezpieczeni, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zniszczenia. Natomiast no, umówmy się, raz na 2-3 lata mieszkanie trzeba wymalować, odświeżyć, zrobić jakieś grubsze reparacje, naprawy. Natomiast my na bieżąco, tak jak mówiłam we wczorajszym filmiku o zarządzaniu nieruchomościami i wynajmami, my na bieżąco dbamy o stan techniczny nieruchomości, gdzie oczywiście te większe sprawy zostawiamy na takie okresowe akcje naprawcze. Ale to nie o tym w sumie dzisiaj ten filmik, bo dzisiaj przecież miało być o tym, jak kupić taką nieruchomość albo jaką nieruchomość kupić. Czyli już wiecie, że nie może być daleko od plaży, nie może być w jakimś kiepskim budynku, brzydkim, odstraszającym. Ta nieruchomość musi się fajnie prezentować na zdjęciach. No chyba, że powiecie, że słuchajcie, mieszkanie w takim stanie jak widzicie, ale na przykład za, nie wiem, 10 euro za dobę, no to pewnie i tak będziecie mieli klientów. No my stawiamy na klienta, mówiąc brzydko, z wyższej półki, na klienta, który ceni sobie czystość, standard, który wie, jak zadbać o mieszkanie, który wie, że to mieszkanie do kogoś należy i jakby czuje się odpowiedzialny za to mieszkanie w trakcie swojego wynajmu. No i umówmy się, niestety, tak to wygląda w rzeczywistości, że ludzie, którzy są w stanie zapłacić trochę większe pieniądze za mieszkanie, liczą się z pieniądzem też z jednej strony i dbają o to mieszkanie dużo bardziej niż osoby, które przychodzą i mówią, a czy da się bez depozytu, a czy da się bez tego albo bez tamtego, a czy ja muszę płacić prowizję. A właśnie, a propos jeszcze prowizji przy wynajmach, to tak króciutko nadmienię, tylko przy wynajmach krótkoterminowych nasza prowizja jest wliczona w ceny nieruchomości, w ceny wynajmu. Przy wynajmach długoterminowych nam najemca płaci nam jednomiesięczny czynsz w ramach prowizji. Także tu, żeby była jasność, jak to wygląda od tej strony formalnej. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Zobaczcie sobie na naszą stronę, zerknijcie w zakładkę na wynajem i jakby zobaczcie przykłady mieszkań, które się wynajmują. Jest taka oferta przy samej plaży, takie turkusowe budynki, zobaczycie na fotkach. Bardzo się wyróżnia spośród innych. Może ją mi się uda podlinkować, bo tak zawsze mówię, że coś podlinkuję, a w efekcie potem w ogóle zapominam o tym linkowaniu. Przepraszam Was za to. Jest taka oferta, która mi się wynajmuje rewelacyjnie i to jest po prostu spośród 20 paru ofert. Naprawdę cieszy się olbrzymim zainteresowaniem właśnie dlatego, że jest przy plaży. I mimo tego, że dniówka tam kosztuje 70 euro, ludzie po prostu chcą mieć tą lokalizację, chcą mieć ten standard i cieszyć się wakacjami i mieć naprawdę fajne wspomnienia z tego pobytu. Co jeszcze mam Wam powiedzieć? Aha, no pewnie najważniejsza taka rzecz, ona już jest bardziej biurokratyczna niż taka techniczna, ale chodzi o to, jeżeli kupujecie mieszkanie pod wynajem, no to macie do wyboru dwie opcje. Albo rejestrujecie działalność gospodarczą i bierzecie wynajmy, przepuszczacie przez siebie po prostu, płacicie podatek VAT, płacicie podatek dochodowy. Na ten temat muszę zrobić osobny film, to jest zbyt długi temat, tylko wspominam tutaj o tym. Albo podpisujecie umowę z takim zarządcą jak ja,
tudzież wybieracie innego, tu tak powiem no problem, wszyscy są wolni, niech wybierają kogo chcą. I wtedy taka firma tak jakby no, jest w stanie Wam dużo, dużo ułatwić ten temat. W dalszym ciągu zapłacicie podatek VAT, natomiast już podatek dochodowy jest szansa, że zapłaci za Was właśnie taki zarządca. Ale to już zależy od umów obustronnych i ponieważ to jest coś nowego i ponieważ myślę, że jesteśmy jedną z nielicznych firm, która w tym momencie legalnie zajmuje się tego typu rzeczami, to myślę, że na przestrzeni następnych kilku lat sprawa gdzieś tam zacznie wyglądać inaczej. No, na razie jest tak jak jest, także jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości co do tego, jakie mieszkania kupować pod wynajmy, to piszcie i postaram się Wam odpowiedzieć. Do usłyszenia.